Siedem ulic w Ostrowcu Świętokrzyskim zyskało nowe nazwy, nawet imienne. Na sesji miejskiej jako pierwsza pod głosowanie radnych poddana została ulica Krzemienna. To jest ostatni odcinek remontu, budowy ulicy. My popularnie nazywaliśmy to ulicą Rzeczki, ale pierwszy odcinek jest Rzeczki, drugi Rzeczki, trzeci, a ten ostatni będzie Krzemienna. Ona w tej chwili jest w wykonawstwie. Myślę, że do końca września, października ta ulica będzie już wybudowana. To jest ten odcinek do ronda u zbiegu ulicy Samsonowicza i Bałtowskiej. Chciałem podziękować w imieniu mieszkańców osiedla Koszary za nazwanie taką akurat nazwą tej ulicy, bo pięknie wkomponuje się nazwa tej ulicy w osiedle Koszary, które bezpośrednio graniczy z Krzemionkami Bałtowskimi, tam gdzie wydobywany był Krzemień, także myślę, że bardzo dobra decyzja. W tym momencie już mam pozytywne opinie mieszkańców osiedla Koszary. Patronów zyskały trzy drogi wewnętrzne wychodzące od ulicy Zbożowej w kierunku wschodnim. Jako patronów zaproponowano Tadeusza Kubiaka, polskiego poetę i autora książek dla dzieci, Jana Rybkowskiego, rodzimego ostrowczanina, reżysera i scenografa oraz Jerzego Stokłosa, zasłużonego żołnierza, nauczyciela i literata. Decyzję o wybraniu patronów podejmował specjalnie powołany zespół do spraw nazewnictwa ulic, składający się z obecnych i byłych radnych miejskich. Na sesjach Rady Miasta będą się pokazywać takie uchwały, gdzie nowe podziały, nowe ulice, a miasto jest bardzo teraz dużym placem budów, jeżeli chodzi o kwestie dróg. Mamy, przypomnę, 7 ulic w budowie, nowych odcinków, więc część z tych odcinków być może będzie znowu nazywana określonymi nazwami. I tutaj wsłuchujemy się też w głosy mieszkańców, stąd na przykład Bałtówka i stąd ulica Krzemienna. W pierwotnym zapisie porządku obrad radni mieli przegłosować nazwę ulicy będącej pod patronatem Tadeusza Rekwirowicza, znanego ostrowieckiego architekta. Prezydent miasta zaproponował zmiany w tym projekcie uchwały. Mieszkańcy wyszli z inicjatywą, żeby uszanować taką utartą, potoczną nazwę, która od wielu lat tam istnieje, mianowicie Bałtówka. Przyjęto również nazwę ulicy Krokusowa w rejonie ulicy Malinowej oraz Słoneczne Wzgórze w pobliżu ulicy Górnej, ale są to prywatne drogi wewnętrzne i mimo, że Rada Miasta uchwala nazwy dróg prywatnych, to nie odpowiada za ich utrzymanie. Różnica polega na tym, że ulice gminne są w zarządzie zawsze miasta i miasto za tą ulicę odpowiada, miasto zawsze za tą ulicę będzie ją konserwować, będzie ją utrzymywać w czystości, natomiast przy tych prywatnych ulicach właściciele tej ulicy są obowiązani do utrzymywania jej w czystości, w porządku i do zabezpieczenia i do wybudowania, bo działają jak deweloperzy, więc takich ulic też się pojawia, gdzie są takie kompleksy, gdzie inwestorzy wydzielają ze swoich gruntów prywatne ulice. Wszystkie uchwały dotyczące nazywania ulic na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego radni przyjęli jednogłośnie.